Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony pomidorowy.pl, aka Michał. Zapraszam Was na kolejną sesję Zagrajmy w Daxter na PlayStation Portable albo po prostu PSP. Jakie alko? Co ja już o alkoholu myślę? To jest 9.18, 15 września. Halo, pomidor. Halo. Halo, nie ma myślenia o alkoholu. Dobrze, ostatnim razem, moi kochani, przeszliśmy sobie tankera jedyneczkę, czyli była to jakby plansza, w której... A nie, przepraszam, ja tu w błąd wprowadziłem. Tak? Nie. Ty, dobrze mówię, sorry. Przeszliśmy sobie tankera jedyneczkę, City Port w zasadzie, Distillery, Fish Canary. O Jezu, Fish Canary to był jeden z gorszych poziomów, Jezu, hejtuję go po dziś dzień, po tamtej sesji. No i co? I teraz sobie, że tak powiem, jesteśmy w City Port. Czyli między innymi w porcie Haven City, który widać, że dwa lata przed wydarzeniami z Jacka dwójki, bo zupełnie inaczej ta lokacja wygląda. I powiem wam szczerze, nawet fajnie wygląda ta lokacja. To jednak czas zabrać się za... Mówię, mimo że lokacja fajnie wygląda, to czas zabrać się w zasadzie za tutaj obowiązki. Czas skoczyć... tym oto teleportem. Gdzie? Zaraz się przekonamy. To jest jeszcze City Port. Okej, co tu mamy za miejsce? To jakieś takie biuro w sumie. Ale muzyka jakaś kurde włączyła, taka już od razu kurde jakaś agencka czy coś. Emerald Isle, albo Emerald Isle, czyli po prostu szmaragdowa wyspa. Szmaragdowe wybrzeże? Coś ten desyn? Okay, Orange buddy, we gotta take out these bugs. You pull up beside him and I'll nuke them. Okej. Czyli musimy pomóc teraz Simonowi. A mianowicie w tym, że będziemy musieli tutaj robactwo chyba unicestwić, o ile dobrze pamiętam. O ile dobrze on powiedział. I tutaj mamy 50 orbów. Chciałem przed chwilą powiedzieć power orbów. Tak jakby, wiecie, power cell'e czy coś. A, tutaj mamy te płaszczki, które trzeba unicestwić. Dobra, zanim to zrobimy... Dobra, dude, Aha, dobra, to polega na tym, że ja od razu muszę atakować. Chciałem go już zaraz, wiecie, wyjaśnić tekstem. Dobra, dude, zaraz to zrobimy, dude. Tak on tutaj gada, nie? No ale lecimy wtedy za tą płaszczką. Choć wolałbym to zostawić na końcu, bo wolałbym najpierw te orby zebrać i sobie coś popitolić. Ale dobra, niech będzie. Okej, czyli jeszcze przy okazji R1 rzucamy granatami. O, i obrywa. A to kurde ci gruba ryba na mieście. No to dawaj, kurde. Konfrontacja. Co, uciekasz? Oj, nie. Oj, dobra, przez chwilę myślałem, że mission failed będzie, nie? To dopiero byłby mission fail. Ale muzyka, jak i kurde grafika tego poziomu tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Serio. Nie, tutaj ta jaskinia mi się mega fest podoba. Nie wiem czemu mi się kojarzy, jakbym już gdzieś podobny poziom widział w jakiejś innej serii. Serio. Tak mi się jakoś skojarzyło. Mogę się oczywiście mylić i w ogóle wezmę sobie do tyłu mikrofon. Fuck. Ale pominąłem te orby. I tylko tą płaszczkę mam się pozbyć? No to wygląda, chyba tylko jedną. Znaczy to jest, tak mi się wydaje, że to jest płaszczka, bo nie wiem co to dokładnie jest. No mogłem to przewidzieć, mogłem to teraz przewidzieć, że to się skończy tak jak właśnie przed chwilą było mówione, mission failed.
Ale dobra, w międzyczasie opowiadajmy, co tam u mnie ciekawego, więc... Nagrywam sobie kolejną sesję na zapas. Jutro Crash 4 demo. Hypuję się ostro, nie powiem, że nie. No i co? I z takich mniej istotnych albo bardziej istotnych rzeczy to... Będę się powoli szykował na finał tej serii z Daxtera, bo jednak już mamy ponad połowę gry za sobą. Dosyć krótkawa seria wyszła, odcinkowa. Aczkolwiek mówię, do tej serii jeszcze w grudniu sobie wrócimy, bo będziemy robili na live'ach 100% i może zrobimy resztę poziomów tych, wiecie, tych dream level, czyli tych snowych. To myślę, że byłoby całkiem spoko. Dobra, połowę HP ma zabrane, to coś. Jeszcze trzy paseczki zdrowia. Okej, teraz tutaj będzie masa tych orbów. O, wszystkie zebrałem. Nice. O, znowu widzę, że tutaj się... No ta płaszczka to po prostu, ja nie wiem, co ona kurde robi. Co ona odpierdziela, kurde. Ty... Masz rozum i godność człowieka w ogóle? Ty piaro? No dobra, no w sumie to trochę słabe, bo jednak to jest zwierzę, nie człowiek, ale kurde. Co ona odpierdziela? Oh yeah, dude! That was supremo radical! Pop said you should head back to that construction site. Looks like something mucho not bueno going on there. Aha, czyli teraz w dużym skrócie chcę, żebyś powrócili do construction site. Czyli misję mamy zaliczoną, innymi słowy. Tylko nic się nie pokazało, że misję mamy zaliczoną. Ale okej, dobra, okej. Niech tak będzie. Powiedzmy, że ja sobie sam wpiszę ptaszek przy tej misji. To teraz poszukujmy orby, bo ja nie wierzę, że nie da się tutaj wszystkich orbów zdobyć. Raczej jestem wręcz pewien, że wszystkie da się tutaj normalnie zdobyć. To jest tylko kwestia czasu, tylko trzeba też odpowiednie drogi wybrać. Dude. Nie no, chyba dzisiaj to będzie tekst, który ja dzisiaj będę przez cały odcinek chyba forsował, czyli dude. Dude. Nie no, ten koleś jest śmieszny po prostu. Nie, jeszcze nie chcę wracać. Ja chcę orby zdobyć. Ja chcę orby mieć. Orby dla mnie ważne. Ja orby chcieć. Dobra, tu mamy wodospad. Czy jest jakieś przejście, cokolwiek, żeby tam dostać się wyżej? Nie no, to wracam z powrotem tu, gdzie byłem. Tutaj, o, coś jest. A tutaj jeszcze coś mamy. O proszę, to czekajcie. To my tu zaraz ogarniemy co i jak. O proszę, co tu mamy? Halo, halo. O, to było gitara. To było kurde gituwa, że tak powiem. Więc te orby mamy ogarnięte. Czas na następne orby. Tylko jakby tu się teraz dostać wyżej? O, to jest doskonałe pytanie. Ja już chyba nawet wiem jak. Zium 23. My zdobędziemy tutaj wszystko, ja wam mówię. Ja nie popuszczę akurat. Sorry. Jak mam możliwość, to chcę z tego skorzystać. Dobra, te były bardzo blisko siebie, więc te możemy sobie odhaczyć. Teraz tego jak tutaj zebrać? To jest doskonałe pytanie. Dobra, zebrałem to co chciałem. Tutaj udało mi się wskoczyć. Teraz tylko pytanie jak tam wskoczyć. Bo to niby
Widzę, że można się jakoś super wybić. Dobra, powiem wam szczerze, nie ma sensu tracić czasu, bo już 15 minuta mi tutaj dobija, a ja tak naprawdę gówno zrobiłem, więc sorry, Winnetu. Niestety trochę mniej orbów zbierzemy. Najwyżej któregoś razu się tutaj wróci, w sumie na tym live'ie czy coś. Więc let's go! Okej. I teraz mamy lecieć do Construction Site. Szkoda, bo myślałem, że tamten poziom uda nam się zrobić na 100% Emerald Isle. No ale widocznie potrzebujemy jakiejś tam mocy lub jakiegoś upgrade'u, żeby po prostu zdobyć pozostałe orby. No bo ja nie potrafię zdobyć tamtego jednego orba, który jest nad gejzerem. Chyba, że ktoś wie, no to niech mnie oświeci w sekcji komentarzy. Powiem wam, że ta muzyka z Haven City jest taka wow. W sensie, absolutnie mi ona jakoś nie przeszkadza czy coś, ale no, ciekawa sprawa. A, nie mogę wjechać tym skuterem. Bo ona taka, wiecie, powiem wam, że zbyt spokojna ta muzyka w Haven City. Już naprawdę mówię, wolałem ten soundtrack z Haven City z Jacka 2, nie? Już nawet przeboleję z Jacka 3, chociaż z Jacka 3 to taka średnia muzyka z tego wyszła, ale tutaj ta tak, no mówię, no zbyt spokojnie mi się tak trochę wydaje. W ogóle jaka droga, kurde, do Construction Site, tego się nie spodziewałem akurat. Z City Portu jesteśmy teraz na przedmieściach Haven City Streets. Znaczy, jesteśmy na Haven City Streets, a nie na przedmieściach. Okej. Wracamy tutaj z powrotem. Trochę muzyka jak z windy w sumie, tak bym bardziej powiedział. Zaraz zaczynamy, gdzie tu jest rozpoczęcie poziomu. Jeszcze jest Haven City Streets. Nadal jest Haven City Streets. Więc lecimy do góry, windą. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Okej. Czyli nadal się nic nie zaktualizowało. No, w sumie nadal nic się nie zaktualizowało, dobra. Czyli wygląda na to, że według gry dalej jesteśmy w Haven City. Okej, rozumiem. O, widzę, że tutaj skrzyneczki puste są. Construction Site 2. 60 Precursor Orbów, 27 Gold Gem. Gold Gems, sorry. A, i oczywiście leci muzyka z Construction Site 1. To chyba było do przewidzenia. Chyba nikt się nie łudził, że tutaj jakiś nowy soundtrack wleci. Okej, na razie mamy jeden Precursor Orb. To się może oczywiście zaraz zmienić, ale z tego co ja grałem, to właśnie mniej więcej od tego momentu gierka bardzo zaczęła mnie nużyć, jak ja na początku grałem w tę gierkę i mega wprowadziła taką atmosferę Resident Sleeper, czyli wiecie, po prostu.
Aczkolwiek może to się zmienić. Może ten Let's Play spowoduje, że bardziej polubię Daxtera. Nie mówię, że nie lubię tej gry, ale dla mnie ta gra jest po prostu średnia. I kto wie, może właśnie ten Let's Play spowoduje, że bardziej polubię tę gierkę. Tak o, dla odmiany, żeby nie było, że Pomidor zły, niedobry, bo nie lubi Daxtera, czy tam nie przepada, albo uważa go za średnią grę. Wiadomo, no, są osoby, które się przekonają. Ja na razie mam podejście takie, że graficznie te wszystkie lokacje mi się mega fest podobają. Ale po prostu pamiętam z własnego doświadczenia, że jak przechodziłem gierkę, to właśnie to były etapy, które mnie trochę nużyły już. O! Co tutaj trzeba zrobić? A, dobra, chyba już wiem co. I teraz lecimy tutaj. Okej, 6 na 60, tak? 6 na 60, tak jest. To lecimy teraz z powrotem na drugą stronę. Chyba dolecę. Tak jest, doleciałem. Okej. I teraz w tę stronę. Ziuuu! Okej, teraz tutaj coś mamy. Wow, to, że nie spadłem na przepaść, to jest naprawdę cud, nie? O Jezus Maria. O kurde! O kurde! Ej, bez kitu, nie? Ja myślę, że ja zginę, nie? A czemu on się nie złapał? Nie, serio się teraz pytam, czemu Daxter się nie złapał? Halo, co to miało być? 9 na 60, czyli tamte skrzynki już są ogarnięte w takim razie. I tak pewnie będę tutaj wracał, bo znając życie nie uda mi się zrobić 100%. Ja, to jest taka dziwna zależność. Niektóre poziomy mi się udaje robić na 100%, inne nie. I to jest, nie wiem od czego to zależy. Czy od tego, czy ja jakoś, nie wiem, dłużej siedzę w tym poziomie, czy o co tu chodzi. I żeby nie było, to nie jest tak, że ja wszystkie poziomy na pałę robię czy coś, ale wygląda na to, że chyba są poziomy, które bardziej eksploruję, a są osoby, które... Znaczy, osoby. Są poziomy, które mniej eksploruję. Okej. Nie, no, kurwa, co ty odpierdalasz? Dobra, tutaj jest checkpoint. Bez kitu, co on odpierdala, ten Daxter? Dobra, to teraz była moja głupota akurat. Ja nie mam czegoś takiego. Ja się potrafię przyznać do błędu. Nie żeby coś. Ale od tych panów chcę Gold Gema i będę tak długo tutaj gnił, aż to przejdę. To spierdzielaj, gnoju. He! Haci w D! Nie, serio, hamów D, bo w sumie... Znaczy, to pewnie spowoduje, że nie zdobędę wszystkich tych Gold Gemów, ale to szczerze trochę mnie wali, jak on aż tak w dół poleciał. Okej, teraz tutaj lecimy. Jedenaście tego, okej, to w miarę wyrównane jest.
Sorki, że ja w ogóle nie mówię za bardzo o poziomie. W sensie, że na przykład, o Jezu, ale ten poziom pięknie wygląda normalnie, kurde. Nie wiem, jakbym to mógł inaczej słowami skomentować, ale po prostu nie komentuj tego, bo to jest po prostu construction site, tak? O, i znowu tutaj zaczynamy. Świetnie, po prostu świetnie. No i przy okazji zdobyliśmy sobie tutaj, widzę, że zielone Iko, które nam uzupełniło nasz tutaj plecaczek odrzutowy. Wiecie, żeby po prostu ogniem sobie polatać nasz miotacz ognia. Oraz ten kwas, który... No wiadomo. Jezu, nie chcę powiedzieć, że upośledza, ale po prostu jest w stanie unieruchomić po prostu metalheady. To chcę powiedzieć. Kuźwa, mów po polsku normalnie, Michał. Czasami mam właśnie taki problem, że chcę powiedzieć troszeczkę bardziej skomplikowane słowa i potem wychodzi, co nie? Przez to też czasami język mnie boli swoją drogą i mogę czasami, nie wiem, dawać takie pewne insynuacje, jakbym sobie seplenił. Dexter, the management says you've got to destroy every one of those termite mounds before they activate the exit elevator. W dużym skrócie musimy... Exterminator sense tells me that these termite mounds are the problem. W dużym skrócie musimy niszczyć te takie mini ule, nie wiem, to nie wiem jak to inaczej nazwać. To ma jakąś swoją nazwę, of course, ale ja tutaj można by powiedzieć troszeczkę nie słuchałem. Znaczy w sumie to tak średnio jest wytłumaczone, jak to się nazywa. Po prostu powiedzmy te takie gniazda mamy niszczyć, bo one jakby powodują właśnie, że... Znaczy one blokują ci dostęp do elevatora, czyli do windy. Innymi słowy. No chyba wszyscy chcemy mieć dostęp do windy, co nie? No, przynajmniej zebrany orb. To jest najważniejsze. Nieważne jak ważne, że zebrany. No oczywiście, że my lecimy dalej, nie ma to tamto. No właśnie, nie o to za bardzo chodzi. Nie o to chodzi, nie to zrobiłem, nie to miałem na myśli. Myślałem, że Daxter tam doleci, no ale no niestety, mogłem się pomylić niestety. Nie powtarzaj jednego słowa, Michał. Dobra, dzięki. Spoko. No i dobrze, że tutaj przyleciałem, bo przynajmniej dostałem te dżemy. I przy okazji orby, bo ich jest tutaj też od groma. Co, no to lecimy. O, shit, fajnie. Dobra, lepiej już zginąć niż pierdzielić kacopoły. Dobra, tam nic nie ma, całe szczęście. Nawet nie wiem, jakbyśmy mieli się tam nawet dostać, no ale okej. Wiecie, orby mogą być w różny sposób chowane przez twórców. Tutaj wydaje mi się, że już wszystko zebraliśmy, co mogliśmy. Fajnie by oczywiście było, żeby chociaż jedna wersja Construction Site była stuprocentowana, bo to by oznaczało, że miałbym trochę mniej do roboty. Aczkolwiek jeżeli będę miał więcej, no to trudno się mówi, no. Przeżyję to jakoś. Ja jestem strasznie lightowy, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Fakt, trochę się pewnie zdenerwuję, ale... Trudno, machnę na to ręką. O, kolejny tutaj do zniszczenia widzę. Orby stąd mamy zebrane 49%. To już mamy blisko połowę gierki, moi kochani.
Tak oficjalnie te 50% to wiecie, już taka... Wtedy wiadomo, że połowa jest. Chociaż dla mnie to już od dawna jesteśmy w połowie gry. Bardziej bym powiedział, że... Jesteśmy w połowie gry jakoś od... Czekajcie, odkąd moglibyśmy być? Jakoś od ostatniej lokacji z ostatniej sesji. Czyli od tej Fish Cannera. No to bym powiedział, że Fish Canner to była taka ostatnia lokacja. Mission complete. No i widzicie? Nic tutaj nie ma. Mamy teren wyczyszczony, więc... Oh yeah! Wszystko pięknie. Bardzo dobrze. Podoba mnie się to. Teraz tylko stąd wyjść i dostać się do windy. Która w zasadzie powinna być zaraz tutaj obok. ...49 nadal, dobra. Myślałem, że gierka naliczyła jakieś dodatkowe procenty. Nawet nie wiem za co, ale myślałem, że naliczyła. Okej. A, to nie w tą stronę. Ja pierdzielę, strony popierdzieliłem, najgorzej. Nie do tej windy chciałem lecieć. W sumie to nawet windy nie ma, ale okej. Dobra, tu jest. Dawaj, lecimy do góry. Lecimy, nie śpimy! Coś mi się wydaje, że to nie jest koniec z tymi zarodnikami. W sumie nazwijmy to zarodniki. I coś czuję, że zaraz ich będzie jeszcze więcej do palenia. Tak, kurde, intuicja mi podpowiada. Bo to trochę za szybko nam poszło, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, tutaj mamy metalheady. Okej, na razie jest spokój. W ogóle muzyka ucichła, to jest... To jest creepy trochę. Na razie jest spokój, nie widzę tutaj żadnych orbów, żadnych metalheadów, ale tu już na przykład orby widzę. Może inaczej, wejdźmy po prostu tym i zaraz w dół zlecimy, jak będzie więcej orbów. A jest ich dosyć sporo. No, całe dwa. Ale zawsze coś, pamiętajcie o tym. Jeszcze tylko te dwa skull gemy i trochę tych orbów. Znaczy tak, powinno się na to gold gemy mówić, no ale ja na to z przyzwyczajenia lubię mówić skull gem. Wiecie, takie jest zboczenie z Jacka dwójki, trójki. O, tutaj widzę, że coś będzie się działo. Outside the city, Daxter. You need to get back to the power station and get on top of it. Aha, wróciliśmy do miasta. Czyli to tyle z Construction Site. Okej, to w cholerę pominąłem. Znaczy w cholerę. Dwa gold gemy oraz 7 precursor orb. Ja pierdzielę, kolejne Construction Site, do którego będę musiał wracać. Masakra. Ale szczerze to była trochę lepsza wersja Construction Site. Powiem więcej, dwójeczka nawet mi bardziej przypadła do gustu niż jedyneczka.
Ozmo teraz oczywiście chce, żebyśmy lecieli do Power Station, więc skoro tak, to lećmy tam. Nie pozostaje nam nic innego, szczerze powiedziawszy. Ja wiem, jaki to teraz będziemy robili mniej więcej poziom, bo pamiętam, mam przebitki jakby z kiedyś tam grania w Darkstara, więc o ile dobrze pamiętam, to teraz będzie Strip Mine 2, wiedziałem. If we keep meeting like this, people will start to talk. If we don't stop this metal bug infestation, there won't be any people left. No problem. Then it'd just be you and me, baby. Starting civilization all over again. Oh, it's not in the cards, Fuzzball. Still, you are useful in handling the smaller problems around here. I suppose you're ready for a real toy, if you've got the fur for it. That's an ultrasonic attachment. It's experimental. Experimental? Ooh, I like the sound of that. Hey, watch where you point that thing. I don't actually know what it does. It's in good hands, baby. No więc dostaliśmy kolejny upgrade od Taryn. Mianowicie teraz możemy w taki oto sposób sobie strzelać w Strip Mine i ogólnie, nie tylko w Strip Mine. Po prostu dostaliśmy nowy upgrade. I standardowo to, że mamy Strip Mine 2, to odpala się nam muzyka ze Strip Mine 1. Teraz lecimy do... Ah, you again! All right, I've set a trap to catch the queen and end this mess, but she won't take the bait. That's where you come in. Aha, czyli będziemy musieli niszczyć te takie w sumie... Nie wiem, jak to ująć. Takie zarodniki właśnie, znowu kolejne. Tak, mamy już odblokowany Dream Level swoją drogą, czyli wiadomo, o co chodzi. I połowę gry już. 503 w ogóle te. O kurde, 503 Precursor Orby. No to ładny wynik tam wleciał teraz. I tak sobie będziemy odblokowywać też drogę. O, przy okazji będę musiał teraz uzupełnić sobie zielone eko do tego. Na szczęście jedno eko uzupełnia ci całość, więc to jest jakiś plus. Nie mówię, że nie. Ale wydaje mi się, że ten upgrade bardzo szybko się zużywa. Takie odnoszę dziwne wrażenie, że on naprawdę... Tak, on bardzo szybko się zużywa. To nawet potwierdzone jest teraz. Ale myślę, że tę lokację może chyba nawet ukończymy 100%, tak jak Strip Mine 1. Bo nie wydaje mi się, że tutaj orby i inne tego typu rzeczy są pochowane aż jakoś super głęboko. Ale tutaj trochę widać, że dłuższe zadanie nas czeka, bo skoro mamy 30 do rozwalenia, no to zadanie na co najmniej pół godziny, jak nie więcej.